Tu czerwony na drzewie, czerwony. Tam jakbyście na lewo, na dół, to przy tym nowym hotelu tam wybudowanym naprzeciwko takiego targu, bazaru, tam przy tych pomnikach, no przy głównej drodze zaraz w Sobótce, to tam byście zeszli, bo jak przy tym czarnym byście odbili tam, to już zejdziecie na ten wyższy taki park linowy z tyrolkami. Tu jeszcze raz byście poszli tym głównym, ale chyba tam pójdziemy. Włączyłem, bo ptak ładnie śpiewał, miałem stać w jednym miejscu. Nie zawsze tak ładnie śpiewają. Tu taki częsty znak tego miśka, to też warto zawsze tam pilnować. Jakieś takie. O tych tyrolek idę, ale nie szedłem tam przez wieżyce, bo tam jest zaraz tak stromo, a tutaj tak fajnie się okręca. Bez jakiegoś nabywania wysokości. Tam jest jarzębina. Dla mnie świetne te zerwać te kulki, dać do zamrażalnika, bo tam obróbka termiczna, bo tam jakiś kwas jest.
ale właśnie sobie kiedyś zerwałem, dałem do zamrażalnika. To dla mnie to no lekko kwaskowate, ale mi to smakowało. Już nawet nie gotowałem, tylko tak po rozmrożeniu. Jak rośnie na takim jednym, to to nie jest miszek lekarski, bo tu jest taki wyjątkowo wysoki. No ale on rośnie na takim, no da się to odróżnić. No i tutaj są ileś kwiatków, ma ileś kwiatków na końcu. Tamten też miał, tylko miał jeden rozwinięty. Ten miszek lekarski nie jest nigdy taki wysoki. Szarym to może się całą górę dookoła przejść. Nie wiem, tam Sobótka, Będzkowice tam padła, sady. No w kółko to możecie okręcić. O. To jest taki mały padalec według mnie. A nie idzie mu przeszkadzać. Przynajmniej gwiazda odcinka jest. No ma średnicę to drzewo. Spory. Żadnego ekstra ciężaru. Tylko trochę prowiantu. W górach sobie uważajcie tych złotych innych, bo tam da rady trochę się pogubić. Zawsze jakieś takie ekstra ścieżki też są. Czerwonego byście się włączyli.
takie drogi z oznaczeniami dojazdu, to też cenna rzecz, bo to też się doprowadzą. Fajna ławeczka. Niby coś płynie w tym źródle Joanny. Ja bym się tylko tej rurki bał. Wygląda na nową. Może poprawili już tam głębiej, bo ona wygląda bardzo nową. Chociaż ciśnienie takie trochę po staremu. Bardziej bym się zastanawiał, czy ona tam w ziemi też jest poprawiona. Ale chyba nawet ten tą datę tak wyostrzyli, wszystkie oznaczenia. Dobra. Tu jestem. A tu rowerem często jeździłem. Aha, czyli tu w tą stronę jeszcze na szczyt. Jakbym miał kuchenkę, to bym sobie przygotował tą wodę. Mimo wszystko. Bo to przy źródle w Sulistrowiczkach, no jak nie ma ostrzeżeń, no to normalnie to tam można. To bym się napił tak wprost nawet, ale tutaj a nóż gdzieś jest trochę skorodowany. Mieście tak dosyć gorąco, a tutaj taki zefirek. Jakieś takie niedobitki jeżyn. Jarzębina. Byku Sławku
tam dworca głównego, Sobótka, czy tam jedna stacja dalej, ta Sobótka Zachodnia, i masz, uderzasz na Ślęże. Co godzinę pociągi jeżdżą, klima taka, że aż chłodno. Taki miśka, ale to muszę podejść, bo kamera za słaba. O, już chyba widzicie, bo miśka, i tutaj też miśki. Bo macie takie dwa, i też taka ścieżynka misia. I tu misio. Także to. Na dół na Będzkowice, a tam do góry to do tego Czerwonego. Innych opcji nie ma. Którego mi się też tam za niedługo włączyłem. Do takiej ławki. Do takiego zadaszenia tam się dojdzie. Thank you.
Góra nie za wysoka, ale się zdarzają takie fajne skałki. Całkiem pokaźne głazy. Tam to drzewo tymi korzeniami. Całkiem potężne. Już nie będę tam drałował, żeby to lepiej pokazać. Bardzo ładnie te korzenie widać. Drzewo zawsze szuka sposobu, żeby tą równowagę chwycić, niezależnie od podłoża. Też macie tego miśka. Kierunek na te Będkowice. Takie spacerowanie z rowerem jechałem. Rowerem z rowerem. PKP do Sobótki, później przez las blisko 2 godziny. No i później mogłem sobie kosić poletko. A później trzeba wracać. Dzika można spotkać, dziki lisa. Sarny. Thank you.
już mi rowerzysta dogania pierwszy powoli. 50 metrów jeszcze za mną. Fajny głaz. Dobry. Dobry. Znasz tutaj tę drogę? No znam. No czarny, no i... Co? No czarny, później tam jak ten na prawo... No w lewo odbija, jest takie... Tak na przełęcz to padło, jest taki widok, nie? No też można. Tylko do góry się nie wyjedzie, bo tam na górze jest syf straszny, nie? No na tą padła chce pan trafić? To co? Na tą padła chce pan trafić? Jeszcze raz? Na przełęcz tą padła chce pan trafić, tak? No nie, niekoniecznie. Na górę bym chętnie wyjechał. No to... Ale chyba będzie problem z tej strony. Ja, ta woda w tym Joannie jest do picia, czy nie bardzo? No jest, ja bym ją przygotował. To co? Ja bym ją przygotował mimo wszystko. Jednak? To no nie... Spadałem tam pić pod tym... I szukałem w tym w sieci i wszystko piszą, że taka, że za... Ale czy ją pić można, to ani słowa nie. No można, ale ona po prostu tam przechodzi. Ta rurka trochę w ziemi, tam końcówkę wymienili. A ja bym mimo wszystko sobie przygotował, bo bez gotowania to bym brał w solistrowiczkach. A... Ja tak otuszę w łyczkach z ciekawości, nie? No nic się nie powinno działać po łyczku. No to wysoko, to już żadnych sieków nikt chyba nie podłączy, chyba że... Nie, mówię, że tylko po prostu ziemia. Może być rurka bardziej skorodowana. No dobra, dzięki. A tak to ze szczytu to pan żółtym zjedzie na tą padła, albo jak... Kiedyś byłem, tylko nie pamiętam. A jak cały czas będzie pan jechał bez żadnego odbijania? Nie, właśnie w lewo chciał odbić. To tam są takie dziesiąte błoty, kiedy niestety, ale wtedy się dojeżdża, to zboczam się jest naprzeciw do góry, tak pięknie to wygląda. A to tak, no jak na raz... Pięta jest, tak. Ona mogła zalazić na to. No Radunia po lewej, tak. No to znaczy, oni to czy zalazła, a tu się leczy, widzieli jeszcze. No zobaczymy, pięknie. No do widzenia. No, takie dojazdy szóstką idę. Tu się praktycznie na trzy, ale dobrze. Tu jest ławeczka.
tego siedzenia w domu, to można takich chronicznych zatok dostać. Zatoki gardłokrtań. Z jednej strony mieszkania to no taki palnik, grzeje się blok, a z drugiej oczywiście to jest zaleta, bo tam dużo drzew, to aż można zmarznąć. Co niektórzy co tylko siedzą, albo za dużo siedzą, no to narzekają. No tak w życiu jest, że optymalnie jest rzadko kiedy. Nawet te treningi, jak po prostu za dużo siedziałem w domu, no i tam ćwiczyłem, to też można ciągle jakieś tam katarków dostać. Trzeba się trochę ruszać. Zawsze jakieś plastiki muszą leżeć. Czasami jakąś butelkę sprzątnę. Jak to zdjęcie mam takie tego Fiata. Na tle tej panoramy, to tam też rolnikowi na polu 3 śmieci pozbierałem. Ja myślałem, że tam się włączę do czerwonego, tego co idzie, jakby to granią nazwać w cudzysłów, a wygląda, że nie odbiłem wcześniej gdzieś tam w prawo i tam później dojdę takiego czerwonego od zalewu z Uli Strojc. Człowiek miliony razy wychodził, ale dobra jest.
zgubić się nie zgubi. Płochliwe to wszystko, tylko cień zauważy jakiś ruch czy ciepło i ucieka albo milknie. No tutaj to jest cieplej jak na łące. Chodźcie, kto może te krótkie filmiki z kanału zrzuć brzuch, tak połączyć fajnie, coś powycinać. Jeszcze tam kiedyś jakieś krótkie filmiki to potrafiłem bez żadnej obróbki, tylko żeby je scalić. To elegancko powycina. No te miniaturki, podpisy na dole. A też to czasu zajmuje samo tam zrzucenie na dysk, później to pisać. Nigdy nie wiadomo, co się tam. Mi się może podobać, bo ptaki śpiewają. I woda pluska, a się okazuje, że mało kto to chce zobaczyć. Mi się wydaje, że coś może być niczego nie urwie, a się okazuje, że mój największy hit. No ale to tylko się cieszyć. Te biegi na ślęże są często. W Karkonoszach też są biegi. Tak jak idę, to nie jest zła ścieżka na rower, bo tam pan trochę, no bo tam takie kamienie przez chwilę były, ale no to po prostu się prowadzi, jak się nie chce. Tyłka wytłuc. Bo ta prędkość wcale nie będzie taka duża względem tego, jakby się naprowadziło przez chwilę. Ale tu naprawdę nieźle. Samochód mam pod tymi tyrolkami tam w Sobótce.
tam jakiś ptak pewno biega. Drona nie mam, także z góry nie nakręcę. Najgorszy to jest szelest od butów, który się nagrywa. To jak kiedyś tam po łące wszedłem, to zabiera to uroku, taki hałas. O, i znowu cień. Tu jak macie linię wysokiego napięcia, to możecie być pewni, że po prostu zaraz szlak będzie szedł na górę. No jakbyście się już totalnie gubili, to wiecie, że w górę linii, no to na górę, a na dół to gdzieś dojdziecie w końcu do drogi, do zabudowań. Tak survivalowo. To jak poszedłem, to rower jest spoko. Bardzo spoko.
49 minuta. Tak włączyłem dziś. Mnie to sobie opadł. Może się nie wyłączy. Może wyłączy to trudno. Chciałem się napić trochę. Dobra, to jest to co mówiłem, że to jest nad zalewą. Tam dalej by się szło taki kierunek, przejąć tą padła w końcu, tym czarnym. Tam nad zalew na lewo, a tamtym czerwonym idziemy do góry. Macie dużo takich poziomów, wtedy też byście mogli śmiało iść. To już byłoby gorzej rowerem, ale też są tacy, coś zjeżdżają.
czerwona kaławeczka i tam tak samo byście poszli tą drogą na prawo, później tak trochę bardziej w lewo i przełęcz tą padła tam, gdzie parking. Jakbyście tak zupełnie poszli kawałek, a później tylko prosto, no to byście tam na ten żółty może nawet wyskoczyli. Ale też kierunek tą padła, byście się później w lewo na dół i tak samo. Także idę tam, gdzie byłem, tam, gdzie są te krótkie urywki. Tam pod całym masztem prawie. Tam źródła wody. Taka płyta była. Schodzić będę mógł, jestem pod Tyrolkami, na pewno tym głównym takim czerwonym, tam przy tej pannie z rybą. I później będzie odbić na lewo przy takiej chatce, takim zadaszeniu, żeby przez wieżycę przejść. A się zobaczy. Dziesiąta, siódma minuta się zbliża. Od tą padeł żółtym będę na spokojnie, powoli już by się było. Jakby się tam biegło, to 30 parę minut. Takim truchtem mówię, nie wiadomo. Taka fajna skała. Okay.
Tam na zakręcie to też nagrywałem ostatnio, jak Staszek śpiewa. Napijemy trochę. Jabłko wiśnia albo jabłko mięta biorę. No bo czasami normalnie dam zieloną, zaleję wrzątkiem do słoika. Wtedy nie muszę tego brać. Jeszcze sobie wezmę grejpfruta wtedy. I już mi tam nie potrzeba. No to już tak w cudzysłów stromo będzie cały czas, aż pod sam szczyt, pod sam maszt. Tak się cierpliwie trzeba robić swoje jakieś tam tempo w miarę stałe sobie narzucić. Ewentualnie jakieś tam krótsze przerwy. Jak na Słowacji takie ustawiają z kamyczków. Się robi ciemniej nastrojowo. To Słobódki Główny przez Wieżyce, to tak jakby szedł od mojej prawej ręki w poprzek, a ten od tą padeł tak jakby żółty z lewej. A my go prostopadle też czerwonym. Trzeba uważać,
kolor to jeden, no tylko po prostu są, one przechodzą w różnych kierunkach i niebieski może być, na tą padła między innymi niebieski może być na sobótkę, czyli nie sugerować się samym kolorem, bo to się ludziom zdarza i wychodzą nie z tej strony, gdzie chcieli. No tu trzeba uważać, jak są takie bezwieczne dni, jak w każdych górach, może być wypruchniałe, może być nieciekawe. Takie przyjemne dźwięki pracującego drewna. Tutaj taki, co nie wytrzymało. Kornik tam niższy, niższy to kory. Godzina 8.
No tu raczej rowerem nie podjedziesz. A tu, jak mówiłem, że jak linia wysokiego napięcia, to w górę idzie do schroniska, a na dół do cywilizacji. W Tatrach mają te kłady, to by wjechał. Z obciążeniem, to raz tym krótkim, o tą padę, tym żółtym, najszybszym, ale też chodziłem przez wieżyce z plus 30. Faktycznie tam do wieżycy to najtrudniej było na początku. Sorry. Tutaj te płyty, gdzie tego shorta kręciłem. Co tam coś zagryzło. Thank you.
jesteśmy pod samym, samym masztem. Ale droga tam jest. Ani parkingi też nie tanie, ani... Tam idzie do schroniska zasilanie. Ostatni taki zakręcik. Już tylko ostatnie tam metry do góry. Taki ostatni zakręt w prawo. I mamy to. Samo podejście z palenicy normalnym tempem do 5 stawów to jest 2 godziny na spokojnie, 2,5, jakby się gnało to z 1,5, ale no załóżmy to, jak jest wypoczęty, forma jest 2 godziny. Żeby na coś wejść, kolejne 2,5 godziny. Jeszcze trzeba zejść, trzeba wrócić. A te busy tam są dobre. Tutaj też nagrywałem. Tam już jest budynek, podstawa od tej stacji radiowo-telewizyjnej. Tam idzie żółty na dół. Ten najszybszy, najłatwiejszy. Tu. No tam już na szczyt. A tu jest takie słabe odbicie. Dosyć słabo tam oznaczone. Jakby się ciągle tym czerwonym tu schodziło, to nad Zalew Solistrowicki.
godzina 20 bez tam paru sekund, a i tak włączyłem tam w 10, może 15 minucie spaceru. Dzisiaj to pustki. Jakby tylko pokruszone. Tylko ładną całą, to wiadomo, że jak nie zgarnął. Także uważajcie tutaj na kolory szlaków, bo i czerwone, i niebieskie się zaczynają w różnych miejscach. I w zależności gdzie się rozpoczynają, zaprowadzą w inne miejsce. Nie sugerować się tylko kolorem, jak żeście się nie zorientowali, skąd startujecie. Tam przy maszcie jest niebieski i on w końcu zaprowadzi też jak ten żółty, co pokazywałem wcześniej na tą padła, tylko on bardzo się wije, kluczy, no długi jest, tak po skałkach będzie was ganiał. Słonecznie, że widok nie będzie tak idealny, bo pod światło to tak szału nie ma, i szczególnie na aparacie to gołym okiem lepiej widać. Zawsze już zaczyna wiać. Thank you.
godzina 25. Godzina 30. Te kamieniołomy. Tam idzie droga na sady, a i tak kamera nie chwyci. Ten niebieski taki. Gołym okiem to widzę tego chęca i tam zarys tych karkonoszy, ale to jest tak pod światło, że nic z tego. Przełęcz ten żółty. Jeszcze dwóch siedzi panów. Takie wąskie są też otwory. Kiedyś przed remontem to było tutaj łatwo przejść z plecakiem lecz załadowanym, a teraz naprawdę szczupła osoba, nie ma niczego specjalnego na plecach, ale i tak tam się przyciska. No ale jakby było coś więcej, to trzeba go zdjąć, to tam przeciągać. Zawęzili ten włas. Tu jest niebieski, co idzie też na tą padłę, ale on się tak wije, że jak nie macie specjalnie dużo czasu, to tylko kawałeczek z nim zejdźcie właśnie po tą wieżę, albo jak tam są właśnie jakieś te bardzo dużo osób, to tam jest takie fajne miejsce z widokiem, co tam jest mój ostatni film nakręcony. No tam byście właśnie schodzili sobie za chwilę, a my nie schodzimy. Tutaj czasami tak widzicie, to już słabo widać. A my sobie pójdziemy tam na taki balkonik, który dużo osób też lubi siedzieć. Ostatnio była jakaś pani, to ja tam poszedłem wtedy na lewo. No i gra gitara, to mi się
bardzo podoba. Tam bywa za to drzewo właśnie ciągnęło. No tam jest jeden taki fajny widok na Maszli wieży, ładnie widać. A później was tak zygzakuje w jakichś skałkach. Tak ten szlak was robi bez większej potrzeby w takie zygzaki po skałkach. Nadrabiacie drogi, tam kluczycie trochę. Dobra, jest. Tutaj to zawsze woda dobrze smakuje, jak się człowiek trochę nachodził. Tamta woda to był Mietków. Tam okręca nasady. Tam będą w końcu tą padła. Radunia tam, to padła tam, później tam ten zalew. No tam dalej kręcić się to na Pętkowice, później Sobótka znowu. No i też ta czwórka tam leci w kierunku Karpacza. Szkoda, że jakby z Sławem nie pojechałem w te Tatry. Idealna pogoda.
Tak się już chyba nie nagrywa. Fajnie cyka. Dzięki właśnie, że tam niektórzy koledzy są tacy życzliwi, że tam zawsze wspierają. To się rzadko zdarza i nikt za nas żadnej pronacji, ani supinacji, ani zamka, ani bicepsa, ani tricepsa, czy tam klaty brzucha, nie wiem, pięty, nawet nikt nie zrobi. Także niektórzy właśnie nas wspierają, a inni tam tylko będą szukali, żeby nam żyłkę podpompować. Dziękuję. To jest ta ławka. Tam wieża za tym drzewem tu jest, ale to ją ciężko chwycić. Także jeszcze raz tam dzięki za wsparcie od kolegów. Jak jesteście młodzi, to nie myślcie, że ktoś wam w czymkolwiek pomoże. Że macie samych aniołów wokół siebie i wszyscy po prostu tylko marzą o tym, żeby was ustalić.
albo żeby was wylansować. Rodzynki z Turcji i arachwitki, takie lekko prażone. No jeszcze teraz widzę, że z kukurydzą poszedłem, tak nie miałbym jej gdzie. A już nie przebierałem prowiantu. Przyjemnie, nie. Fajne słoneczko, wiaterek. No tu potrafi wiać. Tam na weekend to zawsze w Tatry, już same okolice z Krakowa, tylko z Krakowa to zawsze jak najedzie, to już tam wszystkie parkingi dookoła zatykane. Szczególnie jak jest po prostu prognoza, że będzie słoneczny dzień. Także treningi treningami, trzeba było tylko wyjść z bloku, bo na całe zatoki.
jest 11 minut jeszcze. Chyba największy film jaki to godzina 59, coś po 2 godziny. Także Sławomir, fajne miejsce. Jak będziesz tam kolejny raz w Wrocławiu, w Tatrach żeś tam poszalał. Tam słuchaj, trzeba się nazipać. W razie W to służę pomocą odnośnie Orlej Perci. Jak ktoś tam pierwszy raz idzie, to nie radzę tak brać na całość, chyba że komuś tak lekko to przychodzi. Bo to dosyć męczący szlak. Trzeba już się przystosować do tej ekspozycji. Nie jest taki straszny, ale jest męczący kondycyjnie. Wiadomo, że może być jakieś miejsce bardziej takie, że jest wąsko, sypko. Nie będziemy czuć się komfortowo. Ale tam jest tyle dojść, jak nie są pozamykane szlaki, tyle dojść i zejść, że tam każdy coś znajdzie. Tylko trzeba uważać na taki efekt takiego haju, bym to nazwał. Bo tam jak się idzie tej polenicy 2,5 godziny do schroniska, tam nie każdy tam wyda nie wiadomo ile, czy tam coś kupi, czy nie kupi, ile będzie odpoczywał, czy będzie w ogóle odpoczywał praktycznie. Później 2,5 godziny, żeby się przemieścić w jakieś jeszcze inne miejsce, na przykład na Kozi Wierch. No i tam ze zmęczenia po prostu, jak się na ten szczyt się właduje, trzeba uważać, żeby nie dostać jakiś pomysł, bo to są, no można przegapić jakieś zejście, czy chciał pójść dalej, a no bo tam zaraz pod szczytem jest stronę tych granatów, a można tego nie zauważyć i zejść zupełnie. Można zacząć schodzić jak pionowo drabinką, a tam jest jednokierunkowy. Można trochę głupawki dostać. Na 5 stawów to tam są takie schodki. Mamy latem, to zero problemu.
Dzisiaj też pod wieczór będą tłumy. Późne popołudnie ludzi w parkach. Tych, co biegają na rowerze. Co tam coś ćwiczą na tych drążkach. Każdy chce trochę świeżego powietrza nałapać. Przyjemnie rzuca takie słońce. A tam, żeby było ciemniej na tym takim podejściu. A tych schodkach to i tak jak się idzie do góry, to jak się tak grzeje. Może mu tam ten cień tak nie przeszkadza. Na takim otwartym słońcu to człowiek by był bardziej spragniony. Także Jakuba Bareja Strongmana, arm wrestlera, tam oglądam jego filmy, oglądam na zawody jeździ, także razem z mistrzem armwrestlingu Marcinem Patykiem, Krystianem Denardem, Wojciechem Sykowiczem, Bert Armstrongiem, Włusiem, że tak powiem. No, już tam się obraca wśród sław tą belkę 70 kilo, tam bez najmniejszego problemu dyga w pionie. Jest siła, tam słowo mnie też tam ostro ciśnie te OHP, tam klata, rekordy. Na tym heksie po dwie paki, już jest blisko dwóch pak. W sumie jakby bardzo chciał, to byś i tak wyciągnął, wiadomo, żeby to wyciągnął. Najwyżej tam, mniej technicznie. Wojciech robi fajnie te recenzje z rzut brzuchtą. Mu proponowałem, że mogę mu wysłać coś, czy pokazał widzom. Johna Coopera sobie też między innymi zobaczcie, mistrza strict biceps curls, czy tam curls, biceps o ścianę. Czy naszych lokalnych mistrzów, braci Warmus. Jurajski biceps. Tam fajna muzak tam w piwnicy ćwiczy. I
i warunki takie bardzo ostre. Tak czasami albo tam po prostu drąż jest tylko podczepiony czy coś, nie ma siłki z Dubaju i proszę, kiepskie.